Wiek XIX ma w polskiej literaturze status szczególny. Wynika to w przeważającej mierze z historii narodowej. Kultura polska rozwijała się wówczas w trudnej sytuacji politycznej, ponieważ po trzech rozbiorach w 1795 roku nasz kraj zniknął z mapy Europy, a jego ziemie weszły w skład europejskich mocarstw – Prus, Austrii i Rosji. W związku z tym na polską sztukę, a zwłaszcza na literaturę, zostały nałożone nowe obowiązki. Żeby w sytuacji utraty państwowości polska tożsamość została zachowana, zadania instytucji społecznych i kulturalnych musieli przejąć artyści. Było to tym trudniejsze, że wiek XIX był okresem gwałtownych przemian w całej Europie. Od Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przez wojny napoleońskie, po rewolucję przemysłową zmienia się dotychczasowy porządek polityczno-społeczny, co uwydatnia różnorodne kryzysy związane z poczuciem przynależności. Pojawiają się pytania i problemy charakterystyczne dla nowoczesnego człowieka. Kim jestem? Jaki naród współtworzę? Czy nieuchronny postęp cywilizacyjny jest szansą czy zagrożeniem? Znalazły one swoje odbicie także w literaturze. W wieku XIX współwystępuje wiele prądów artystycznych. Aby lepiej zorientować się w gąszczu tych złożonych zjawisk, terminów i postaci, wyruszymy w fantastyczną wyprawę po polskim XIX wieku razem z dwójką naszych bohaterów, niestrudzonych tropicieli kulturowych przemian. Rozpoczynamy ją w Warszawie, która od 1815 roku była stolicą Królestwa Polskiego, potocznie nazywanego Kongresówką. Kongresówkę z Rosją łączy wówczas osoba monarchy, cara rosyjskiego, ogłoszonego jednocześnie królem Polski. Polacy w ramach działań legalnych i dozwolonych pielęgnują kulturę narodową i dbają o rozwój społeczno-ekonomiczny. W Warszawie przy znacznie ograniczonej wolności istnieją więc instytucje społeczne i rozwija się życie intelektualne i naukowe. Nasi bohaterowie mogliby bywać w salonach i redakcjach, gdzie odbywają się dysputy literackie, albo studiować w murach utworzonego w 1816 roku Uniwersytetu Warszawskiego. Tam mogliby spotkać otoczonego już wówczas sławą geniusza, kilkunastoletniego Fryderyka Chopina, który koncertuje nieopodal uniwersytetu w kościele sióstr wizytek. W wielu środowiskach wciąż kultywowana jest oświeceniowa estetyka klasycystyczna. Odżywają tradycyjne gatunki literackie, a artyści zadają nowe pytania o rolę poezji. Nie spodziewają się jednak, że najbardziej nowatorska odpowiedź narodzi się daleko od Warszawy, na wschodnich krańcach dawnej Rzeczypospolitej. Razem z naszymi bohaterami udajmy się więc w długą drogę poza granicę Kongresówki, do litewskich Borów, które zostały wcielone do rosyjskiego imperium. To tutaj, w małym, wielokulturowym miasteczku Nowogródek, leżącym na terenie dzisiejszej Białorusi, dorasta Adam Mickiewicz. Nowogródzki poeta stanie się czołowym przedstawicielem romantyzmu. Wydany przez niego w 1822 roku cykl Ballady i romanse zapowiada już wszystko to, co będziemy wiązać z nową formacją kulturową. Zwrotku odmienności i indywidualności, sięgnięcie do ludowych legend i podań, poszukiwanie nowych form ekspresji dla silnych uczuć i namiętności. W tym samym czasie poeci szkoły ukraińskiej tworzą własną, regionalną odmianę romantyzmu. Egzotyczne i tajemnicze stepy rozpalają wyobraźnię i stają się inspiracją do dzieł opisujących pierwotną dzikość, grozę i szaleństwo. Aby dobrze zrozumieć specyfikę polskiego romantyzmu, musimy się z naszymi bohaterami przenieść do Wilna, cieszącego się ówcześnie sławą miasta uniwersyteckiego. Wśród studentów Uniwersytetu Wileńskiego znaleźć można m.in. Mickiewicza, który wraz ze swoimi przyjaciółmi współtworzy towarzystwa filomatów i filaretów. Były to zakonspirowane stowarzyszenia powstałe po to, aby w gronie polskiej młodzieży rozwijać wiedzę naukową,
i wymieniać się twórczością literacką. Studentów oskarżono jednak o szerzenie treści patriotycznych i narodowych, a część z nich za karę zesłano w głąb Rosji. Jest wśród nich Mickiewicz, który w 1828 roku wydaje Konrada Wallenroda. Utwór uważnie czytany w Królestwie Polskim stanie się, wedle legendy, jedną z przyczyn wybuchu narodowego zrywu niepodległościowego.